Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Według ciebie zabrakło dzisiaj do zwycięstwa? No cóż, nie to, że zwycięstwo nie było nam dzisiaj dane. Brakło szczęścia, może tutaj Kamil w drugiej serii miał warunki niezbyt dobre i tutaj Gregor miał świetne warunki przed nim, a Kamil zaraz po... No nie były dobre te warunki. No cóż, no trudno, no. Sezon się nie kończy. Skaczemy dalej, jutro też jest dzień i obyśmy mieli jutro więcej szczęścia i żeby te skoki wyglądały dobrze. Czy ty masz jakieś swoje własne metody, żeby taką małą porażkę z dzisiaj, następnego dnia przekuć w taką jakąś siłę napędową do zwycięstw, do świetnych skoków? Myślę, że czwarte miejsce to nie jest porażka przy tak wyrównanym poziomie i tylu dobrych zawodnikach, jak mamy teraz. Także tutaj to nie jest porażka. Tutaj jest lekki niedosyt, ale to nie jest porażka, także nie poddajemy się jeszcze. No tak powiedziałem, porażka, bo wielu zawodników twierdzi, że czwarte miejsce to najgorsze dla sportowca, jakie może być. Ty uważasz podobnie, czy nie? Czy uważasz, że jednak czwarte miejsce jest lepsze od tych wszystkich, które są poniżej czwartego? Jeżeli coś się zepsuje, czy coś nie wyjdzie, jeżeli popełni się jakiś błąd, to czwarte miejsce może być porażką, ale tutaj wszyscy skakali dzisiaj dobrze, dawali z siebie wszystko, te skoki były dobre i cóż, no jednak zabrakło i nie byliśmy w stanie dzisiaj stanąć na podium. No trudno, no. Nie ma szczęścia, nie ma wyniku. Myślę, że niezależnie od wyników jutrzejszego konkursu, ty chyba już możesz być spokojny o nominację na Olimpiadę w Soczi. Czy śniło ci się coś takiego w październiku, w listopadzie? Nie, na razie nic mi się jeszcze takiego nie śniło. Jeszcze nie mam żadnych przecieków. Jeszcze nie jestem pewny miejsca w składzie, także poczekajmy do czasu, kiedy będzie ogłoszony skład na Olimpiadę. Jak będę miał bilet w ręce, to wtedy będziemy rozmawiać o Soczi. Dziękuję uprzejmie, powodzenia na jutro.